Operacje lotnicze. Odcinek 10. Tankowanie w powietrzu. Nawet najdoskonalsze współczesne myśliwce nie mogłyby wykonywać swych zadań bez wsparcia samolotów tankowania powietrznego. Dla załóg samolotów bojowych latająca cysterna jest podniebną oazą. Te często lekceważone, nieuzbrojone maszyny zaopatrują w paliwo myśliwce i umożliwiają im wykonywanie ofensywnych misji. Dzięki nim samoloty lotnictwa taktycznego zyskują globalny zasięg. W roku 1990 wojska Saddama Husseina przekroczyły południową granicę i zajęły Kuwejt. Agresja spotkała się ze sprzeciwem społeczności międzynarodowej. Odpowiedzią była potężna koncentracja sił koalicji w rejonie Zatoki Perskiej. Przeprowadzono jedną z najszybszych akcji mobilizacyjnych w historii. 31 krajów wysłało do rejonu działań 500 000 żołnierzy. Na pokładach lotniskowców i w bazach na terenie Arabii Saudyjskiej znalazło się ponad 3000 gotowych do walki samolotów. W Boże Narodzenie 90 roku region blisko wschodni był dosłownie naszpikowany uzbrojeniem. Koalicja miała zdecydowaną przewagę w lotnictwie. Jedne z najważniejszych maszyn latających wówczas nad pustynią w ogóle nie miały na pokładzie uzbrojenia. Niepozorne tankowce, olbrzymie latające stacje paliwowe, takie jak KC-10 i KC-135, umożliwiły wykonanie najważniejszych uderzeń. Gasząc pragnienie maszyn ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych niemal wszystkich państw koalicji, cysterny wydłużały zasięg myśliwców i przyspieszały ich działania. To dzięki nim kampania powietrzna w Zatoce trwała tylko 33 dni. Dzisiaj ten podniebny balet wykonuje się rutynowo. Tankowanie w powietrzu jest zwyczajnym elementem wielu operacji wojskowych. Ale nie zawsze było to takie proste. Potrzeba było wielu lat prób, zanim stworzono bezpieczny system łączenia się samolotów w powietrzu. Zaledwie 11 lat po locie braci Wright samoloty po raz pierwszy wzięły udział w działaniach bojowych na dużą skalę. Początkowo używano ich do zwiadu, lecz wkrótce powierzono im zadania bojowe. Pierwsza wojna światowa wydatnie przyspieszyła rozwój lotnictwa. Jednak sprzęt latający wciąż był daleki od doskonałości. Niedostatki maszyn irytowały pierwszych pilotów myśliwskich. Narzekali oni często, że właśnie w chwili, kiedy wchodzą do akcji, kończy im się paliwo. Jeśli lotnictwo miało zyskać większe znaczenie militarne, samoloty musiały pozostawać w powietrzu wystarczająco długo, by stoczyć walkę i mieć wystarczający zasięg, by dotrzeć do celów na zapleczu przeciwnika. Powinny uzupełniać paliwo bez konieczności lądowania.
Lata 20. były widowiskową epoką w dziejach lotnictwa. Nadwyżki samolotów wojskowych z lat I wojny światowej trafiły w ręce kaskaderów i śmiałków, którzy ku uciesze publiki latali coraz szybciej, wyżej i dalej. W roku 1921 podjęto pierwszą próbę tankowania w powietrzu. Młody kaskader Wesley May wybrał najprostszą metodę przedostania się z kanistrem do drugiej maszyny. Jego sposób, choć widowiskowy, nie mógł znaleźć praktycznego zastosowania. Dwa lata później w bazie San Diego dwóch pilotów wojskowych zademonstrowało bardziej praktyczne rozwiązanie. Dzięki prostemu systemowi przewodów paliwowych i linek kapitan Lowell Smith i porucznik John Reacher utrzymali swój samolot de Havilland DH-4 w powietrzu przez 37 godzin i 51 minut. Tankowali dwa razy. Długotrwałe loty rozpalały wyobraźnię publiczności. Ludzie różnych zawodów wzbijali się w powietrze. Niemal co dzień ustanawiano nowe rekordy. Prasa ledwo nadążała. W roku 1928 czteroosobowa załoga pod dowództwem Karla Spaca wystartowała na trzysilnikowym Fokkerze, znak zapytania. Pytanie owo brzmiało, jak długo uda im się utrzymać w powietrzu. W czasie lotu 43 razy pobierali paliwo z pokładu jednosilnikowego dwupłatowego Douglasa. W końcu po 6,5 dniach lotu awaria zaworu olejowego zmusiła ich do lądowania. Spac i jego załoga zostali powitani na ziemi jak bohaterowie. W ciągu tego tygodnia ich maszyna przeleciała prawie 18 tysięcy kilometrów, pobierając z pokładu Douglasa nie tylko paliwo, ale także olej, żywność i baterie. Udowodnili, że tankowanie w powietrzu można bezpiecznie wykonywać za dnia i w nocy i że czas lotu ogranicza jedynie wytrzymałość maszyny i odporność pilota. Gdyby znak zapytania wykonywał misję bombardowania, mógłby zaatakować dowolny cel w Europie i powrócić do bazy w Stanach. O dziwo, w latach 20. tankowanie w powietrzu nie znalazło praktycznego zastosowania. Nawet wojskowi uznawali je tylko za dobry sposób testowania niezawodności silnika. Jednak ich sceptycyzm nie zniechęcił kolejnych rekordzistów. W roku 1930 bracia John i Kenneth Hunterowie posłużyli się tankowaniem w locie, aby pozostać w powietrzu przez 553 godziny. Prasa dokuczała im za ten rzekomo bezsensowny wyczyn. Wyciek oleju zmusił ich do powrotu na ziemię. No cóż, nie wyglądali zbyt świeżo, ale wiele ich usprawiedliwia. Powietrzne tankowanie było wówczas prostą i bezpieczną czynnością. Na całym świecie wykorzystywano ją w celu przedłużania zasięgu lotu.
Pod koniec pierwszej wojny rekord odległości pokonanej przez samolot wynosił około 1500 kilometrów. W roku 1930 dzięki powietrznemu tankowaniu wzrósł do 8000 kilometrów. A jednak eksperci lekceważyli tę praktykę. Wydawało im się, że jest to tylko metoda bicia rekordów i kaskaderska sztuczka. O dziwo, nawet wybuch II wojny światowej nie przyspieszył prac nad tankowaniem w powietrzu. Brytyjczycy prowadzili wprawdzie pewne eksperymenty, jednak nie wzbudziły one zainteresowania sztabowców. Zadanie wywalczenia przewagi w powietrzu powierzono bombowcom, a większość z nich miała zasięg wystarczający, żeby atakować kluczowe cele w Europie i Azji. Myśliwce miały niezadowalający taktyczny promień działania. Przez większość wojny eskorta musiała zawracać do bazy, zanim osłaniane przez nią bombowce dotarły nad cel. Tankowania w powietrzu w ogóle nie brano pod uwagę. Dopiero po wprowadzeniu przez Amerykanów myśliwców dalekiego zasięgu typu Mustang, bombowce strategiczne mogły korzystać z ich osłony na całej trasie lotu. Dopiero zupełnie nowe samoloty i konflikt nowego typu ujawnił zalety tankowania w powietrzu. Zimna wojna rozpoczęła się, nim opadł kurz na polach bitewnych II wojny światowej. Wynalezienie broni jądrowej radykalnie zmieniło koncepcje strategiczne. Pojawili się nowi, potężniejsi wrogowie i nowy, o wiele straszliwszy oręż. Wiedziano już, jaki los spotkał Hiroshimę i Nagasaki. Niewielu ludzi pragnęło ponownego użycia broni jądrowej, ale też nikt nie chciał stać się jej celem. Tak narodziła się strategia odstraszania, polegająca na tym, żeby demonstrować siłę, aby nie było konieczne jej zastosowanie. Podstawowym amerykańskim środkiem odstraszania były strategiczne siły powietrzne SAC. Ta utworzona w 1946 roku formacja miała udowodnić przeciwnikowi, że Stany Zjednoczone mogą w dowolnej chwili wykonać uderzenie jądrowe w dowolnym punkcie planety. Aby wywiązać się ze swego zadania, SAC potrzebowała floty bombowców dalekiego zasięgu o dobrych osiągach. Tankowanie w powietrzu po raz pierwszy stało się militarną koniecznością. Pierwszym bombowcem SAC był Boeing B-29. Szybkość, siła ognia i zasięg B-29 pozwoliły mu odnieść wiele sukcesów podczas wojny na Pacyfiku. Trzy miesiące po utworzeniu SAC Stany Zjednoczone po raz pierwszy przeprowadziły demonstrację swego globalnego potencjału nuklearnego. 1 lipca 1946 roku B-29 należący do SAC zrzucił bombę jądrową na atol Bikini. Dwa lata później do jednostek SAC trafiły nowe bombowce – Boeing B-50 i Convair B-36. Były to potężne maszyny. Zasięg B-36 umożliwiał mu prowadzenie operacji międzykontynentalnych. Jednostki bombowe SAC zadowalały się na razie samolotami z napędem tłokowym. Grupy myśliwskie potrzebowały szybszych maszyn. Nastała już epoka odrzutowców i dowództwo SAC pragnęło wyposażyć swoje siły w nowy typ silników. Pierwszymi myśliwcami SAC były maszyny o największym w tym okresie zasięgu P-47 Thunderbolt i P-51 Mustang.
Samoloty te doskonale sprawdziły się podczas wojny. Sądzono, że ich możliwości wzrosną dzięki pomocniczym silnikom odrzutowym. Jednak próby Thunderbolta z hybrydowym napędem nie dały zadowalających rezultatów. Potrzebny był zupełnie nowy myśliwiec. Pierwszym amerykańskim myśliwcem odrzutowym z prawdziwego zdarzenia był P-80 Shooting Star. Szybkość nowego samolotu SAC wywarła takie wrażenie na dowództwie formacji, że zapragnęło ono mieć także odrzutowy bombowiec. Prototyp tej maszyny odbył pierwszy lot w grudniu 1947 roku. Boeing B-47 zademonstrował zalety bombowca odrzutowego, przede wszystkim prędkość. Jednak ceną, jaką trzeba było zapłacić za rewelacyjną szybkość tej maszyny, było podwyższone zużycie paliwa, które znacznie ograniczało jej zasięg. SAC stanęły wobec wyboru. Albo zadowolą się powolnymi bombowcami dalekiego zasięgu i szybkimi krótkiego zasięgu, albo znajdą jakiś sposób, żeby ugasić niesamowite pragnienie silników odrzutowych. Rozwiązaniem okazało się tankowanie w powietrzu. Dowództwo SAC postanowiło wykorzystać w tym celu posiadane bombowce tłokowe. Przebudowano maszyny typu B-29. Amerykańskie siły powietrzne nie miały jak dotąd doświadczeń z uzupełnianiem paliwa w locie, więc skorzystały z rozwiązania opracowanego przez Brytyjczyków. Trzeba było wprowadzić znaczące modyfikacje do konstrukcji B-29. Paliwo przeznaczone do przekazania innym samolotom umieszczono w dwóch dużych zbiornikach w komorze bombowej. Z tyłu kadłuba zainstalowano potężną szpulę z wężem paliwowym o długości ponad 70 metrów. Zamontowano także maszynerię służącą do rozwijania i zwijania przewodu. Także maszyna, która miała pobierać paliwo, musiała otrzymać specjalne wyposażenie. Zainstalowano specjalne złącze umieszczone w tylnej części kadłuba. Złącze zaopatrzono w linkę, za pomocą której przeciągano przewód paliwowy. Także w samolocie tankowanym zainstalowano urządzenie do kontroli przetaczania paliwa. System musiał działać w dowolnej strefie klimatycznej i na każdej wysokości. Dlatego Boeing przetestował go w chłodni symulującej warunki arktyczne. W temperaturze minus 65 stopni sprawdzono działanie przewodu i przetaczanie paliwa wysokooktanowego. Próba zakończyła się sukcesem, ale trzeba było jeszcze wprowadzić pewne poprawki. Największą wadą systemu była wyjątkowa złożoność procedury tankowania. Metoda nie różniła się w istocie od stosowanej przez kaskaderów w latach 20. Na pokładach obu maszyn musieli znajdować się wykwalifikowani operatorzy. Także piloci mieli trudne zadanie. Przed tankowaniem samoloty musiały zająć precyzyjnie określoną pozycję względem siebie. Operator maszyny tankowanej rozwijał linkę cumowniczą wyposażoną w specjalny rękaw i manewrował nią tak, żeby znalazła się w pozycji poziomej za samolotem. Operator tankowca spuszczał drugą linkę z obciążnikiem. Pilot tankowca wyprzedzał maszynę tankowaną, starając się przy tym, żeby linki się zaczepiły. W trakcie zwijania linek musiał utrzymać swój samolot w stałej pozycji względem tankowanego bombowca. Operator cysterny rozłączał linki i mocował przewód paliwowy do końcówki podanej z pokładu odbiorcy. Za jej pomocą przeciągano wąż do przetaczania paliwa. Po umocowaniu go do wlewu zbiornika można było rozpocząć przepompowywanie. Jak widać, metoda miała sporo wad. Szanse na prawidłowe połączenie maszyn były niewielkie, a kiedy już do niego doszło, obaj piloci musieli wykonywać bardzo ostrożne manewry, co nie było możliwe w przypadku występowania turbulencji. Na pokładzie maszyny tankowanej musiał znajdować się operator, zatem nie można było uzupełniać paliwa w jednomiejscowych myśliwcach. Jeśli powietrzne tankowanie miało zyskać znaczenie militarne, trzeba było wymyślić inną metodę.
Amerykanie wypróbowali kolejne rozwiązanie, które okazało się bardziej udane. Tak zwany system sondy i stożka polegał na tym, że tankowiec holuje za sobą giętki przewód paliwowy zakończony stożkowatym rękawem stabilizującym. Maszyna tankowana manewruje tak, żeby trafić końcówką sondy do tankowania w kosz umieszczony na końcu węża paliwowego. Metoda ta pozwalała wyeliminować kłopotliwy system linek. Nie był też potrzebny operator na pokładzie samolotu odbiorcy paliwa. Ale system sondy i stożka także miał swoje wady. Największym problemem była różnica prędkości. Tankujące wersje powolnych bombowców z napędem tłokowym zaopatrywały w paliwo szybkie odrzutowce. Żeby maszyny nie przemieszczały się względem siebie, pilot cysterny musiał lecieć z prędkością maksymalną, zaś pilot maszyny tankowanej balansował na krawędzi przeciągnięcia. A na dodatek musiał trafić sondą odrzutowca w kosz miotany podmuchami wiatru. Systemem sondy i stożka zainteresowała się marynarka amerykańska. Dostrzegała wprawdzie jego wady, ale także zalety. Urządzenia były lekkie i można je było łatwo zamontować na samolotach operujących z lotniskowców. To miało dla marynarki zasadnicze znaczenie. Amerykańskie siły powietrzne wybrały inne rozwiązanie. Pod koniec lat 40. firma Boeing rozpoczęła prace, które doprowadziły do powstania rewolucyjnego systemu sztywnego wysięgnika teleskopowego, tak zwanego latającego bomu. Specjaliści Boeinga liczyli m.in. na to, że nowa metoda pozwoli rozwiązać problem ustabilizowania wzajemnej pozycji połączonych maszyn. Do prób używano przerobionych na cysterny samolotów B-50 i bombowców odrzutowych B-47. Początkowo trenowano połączenie na sucho, bez przetaczania paliwa. Okazało się, że wysięgnik pracuje sprawnie i zgodnie z oczekiwaniami stabilizuje połączone samoloty. Nawet przy silnej turbulencji sztywna rura teleskopowa utrzymywała maszyny we właściwym położeniu. Nowa metoda nie rozwiązywała jednak problemu różnicy prędkości między cysterną i tankowanym odrzutowcem. Marnowano z tego powodu wiele paliwa, ponieważ bombowce musiały na przemian nurkować i odzyskiwać wysokość. Stawiało to pod znakiem zapytania opłacalność całej operacji. Specjaliści Boeinga zyskali zatem pewność, że potrzebny jest odrzutowy samolot tankujący i rozpoczęli projektowanie takiej maszyny. Latem 1954 zademonstrowano prototyp Dash 80. Kosztował on 16 milionów dolarów i miał stać się samolotem legendą. Wobec problemów z tankowaniem przy użyciu maszyn tłokowych i w związku z sukcesem B-47 Boeing postawił na odrzutowce. Dash 80 był prototypem zarówno samolotu tankującego KC-135, jak i komunikacyjnego Boeinga 707. Sukces maszyny przerósł najśmielsze oczekiwania jej twórców. Pragnąc powetować sobie poniesione nakłady i zaspokoić zapotrzebowanie sił powietrznych na odrzutowe tankowce, Boeing szybko rozpoczął produkcję seryjną maszyny nazwanej KC-135 Stratotanker.
Dwa lata po demonstracji prototypu Dash-80 z hali fabrycznej wytoczył się pierwszy odrzutowy samolot tankujący. Kiedy KC-135 wszedł w skład sił powietrznych, tankowanie stało się pewniejsze i bezpieczniejsze. Nowy samolot osiągał szybkość maksymalną 950 km na godzinę, więc bez problemu utrzymywał się w jednej formacji z bombowcami i myśliwcami. KC-135 natychmiast odniósł sukces. Zatem złożono zamówienia na kolejne partie tych maszyn. Wprowadzenie KC-135 zrewolucjonizowało działania strategicznych sił powietrznych. Maszyna zdolna do przekazania paliwa w tempie kilku tysięcy litrów na minutę umożliwiła jednostkom SAK prowadzenie operacji międzykontynentalnych. W obliczu rosnących sił sowieckich Amerykanie dysponowali teraz wiarygodnymi środkami odstraszania o globalnej donośności. Dzięki KC-135 tankowanie w powietrzu zaczęło odgrywać pierwszoplanową rolę. Przełom polegał na zastosowaniu napędu odrzutowego. Prędkość przelotowa maszyny tankującej i tankowanej była porównywalna. Nikt nie doceniał tego bardziej niż piloci samolotów odbiorców paliwa. Dotychczas musieli pobierać paliwo lecąc z minimalną prędkością na granicy przeciągnięcia, a w takich warunkach bardzo trudno jest precyzyjnie sterować maszyną. Teraz, mając przed sobą szybkiego KC-135, pilot maszyny tankowanej zajmował po prostu miejsce w szyku za cysterną. Resztę załatwiał operator wysięgnika. System sztywnego przewodu teleskopowego był już dopracowany przed wprowadzeniem KC-135. Jednak tankowanie w powietrzu nadal wiązało się z pewnym ryzykiem. Dwie maszyny musiały lecieć w zwartej formacji, w odległości zaledwie kilku metrów od siebie. Gwałtowna turbulencja lub błąd pilota mógł doprowadzić do zderzenia samolotów. W przypadku maszyn lotnictwa strategicznego ryzyko jest o wiele większe. W roku 1966 tankowanie B-52 z pokładu KC-135 zakończyło się katastrofą. Samoloty zderzyły się. Ich szczątki opadły na wybrzeże Hiszpanii.
Porozrzucane strzępy konstrukcji świadczą o tym, jak wielka może być cena błędu. A mogło być jeszcze gorzej. Ten B-52 miał na pokładzie broń nuklearną. Wszyscy lotnicy sił powietrznych ryzykują podczas wykonywania codziennych obowiązków. Niewielu jednak narażonych jest na takie niebezpieczeństwo jak załogi maszyn tankujących. Ludzie wykonujący tak ryzykowne operacje muszą być świetnie wyszkoleni. Dlatego siły powietrzne dokładają wszelkich starań, aby każdy z członków załogi rozumiał znaczenie swojej pracy. Chociaż tankowce nie są najpiękniejszymi maszynami lotnictwa wojskowego, jednak z pewnością należą do najważniejszych. Ich załogi przechodzą długie i wszechstronne szkolenie. Zaczyna się ono na ziemi i wymaga od każdego z uczniów całkowitego skupienia. Członkowie załóg muszą poznać zarówno wszelkie niuanse procedury powietrznego tankowania, jak i tajniki eksploatacji wielkiego odrzutowca. W salach wykładowych zdobywają dogłębną znajomość sprzętu i powierzanych mu zadań. Długie godziny spędzone na zajęciach instruktażowych mają przygotować lotników do służby na maszynach tankujących. Upłynie jeszcze sporo czasu od ukończenia kursu teoretycznego, zanim znajdą się na pokładzie prawdziwego samolotu. Po wykładach przychodzi bowiem kolej na szkolenie w symulatorze. Symulatory takie jak widoczne na filmie pozwalają szkolić załogi w bezpiecznych warunkach i jednocześnie przygotować je na najbardziej niebezpieczne sytuacje, które mogą napotkać w prawdziwym samolocie. Można tu bowiem symulować wszelkiego rodzaju problemy: huragan, nagły podmuch wiatru czy utratę ciągu. Piloci i inni członkowie personelu latającego mogą ćwiczyć bez obawy zniszczenia samolotu wartego wiele milionów dolarów. Symulatory pozwoliły lotnictwu zaoszczędzić wiele maszyn i ocaliły życie wielu lotników, umożliwiając trening w realistycznych warunkach. Rutynowe procedury muszą stać się drugą naturą tych ludzi jeszcze przed pierwszym lotem w prawdziwej maszynie, bowiem w powietrzu będą musieli koncentrować się na rozwiązywaniu potencjalnych problemów. Załogi KC-135 należały do lotnictwa strategicznego, zatem musiały być w ciągłej gotowości. Wielu ludzi sądzi, że tylko bombowce i myśliwce utrzymuje się w stanie pogotowia. Jednak także ich niepozorny partner musi być gotowy do natychmiastowej akcji, bowiem bez niego reszta sił nie mogłaby wykonywać swych zadań. Zwiększenie liczby odrzutowców w SAK podniosło także znaczenie KC-135 wspierających działania myśliwców i bombowców. Niewiele osób zafascynowanych bojowymi maszynami docenia piękno konstrukcji KC-135. Cztery silniki turboodrzutowe stanowiące napęd tej maszyny umieszczone są pod skrzydłami, których kąt skosu wynosi 35 stopni. KC-135 jest wielkim i potężnym odrzutowcem. Jego zbiorniki mieszczą ponad 54 tony paliwa przeznaczonego do przekazania innym samolotom. Zasięg przy maksymalnej masie startowej wynosi 17,5 tysiąca kilometrów. W najtrudniejszym okresie zimnej wojny udźwig, szybkość i niezawodność stratotankera wydatnie przyczyniły się do zwiększenia potencjału SAK. K-135
KC-135 okazał się udaną konstrukcją, zatem lotnictwo strategiczne postanowiło wykorzystać jego płatowiec do różnorodnych zadań, w tym do najważniejszej chyba misji epoki zimnej wojny. W tym okresie amerykańscy wojskowi troszczyli się przede wszystkim o zachowanie zdolności do dowodzenia i kierowania oraz utrzymanie łączności z siłami nuklearnymi. Szefostwo SAK uznało, że w tym celu potrzebny jest samolot, który mógłby odegrać rolę zapasowego, powietrznego stanowiska dowodzenia, na wypadek, gdyby naziemne centra zostały zniszczone w wyniku ataku jądrowego. Wybrano KC-135. Misja tej maszyny otrzymała kryptonim Looking Glass, zwierciadło. Miała ona bowiem niejako stanowić odbicie lądowego stanowiska dowodzenia. Przebudowany samolot KC-135 otrzymał oznaczenie EC-135. Został on wyposażony we wszystko, co potrzebne do kierowania siłami nuklearnymi. Wewnątrz kadłuba maszyny znalazły się połączone w sieć komputery oraz urządzenia zapewniające bezpośrednią łączność ze wszystkimi elementami arsenału jądrowego USA. Zimą 1961 roku EC-135 Looking Glass oderwał się od Ziemi i rozpoczął najdłuższą misję w dziejach lotnictwa wojskowego. Jedna z maszyn typu Looking Glass z generałem na pokładzie znajdowała się w powietrzu 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, przez 29 lat. Ta najdłuższa misja skończyła się, kiedy w roku 1991 upadł Związek Radziecki. Przed rokiem 1960 niewielu Amerykanów zetknęło się z podmokłymi terenami i tropikalnym klimatem pewnego niewielkiego kraju na wybrzeżu południowo-wschodniej Azji. Jednak w czasie następnej dekady 2,6 miliona Amerykanów miało przewinąć się przez dżungle i bagna Wietnamu. Napływ amerykańskich wojsk i sprzętu z baz na całym świecie zmusił wojskowych do zaangażowania wszystkich środków transportu. Niebawem także i KC-135 miały odegrać znaczną rolę w operacjach nad Wietnamem. Amerykański udział w tym konflikcie zaczął się od przysłania doradców wojskowych. Wietnamczycy z północy odnosili jedno zwycięstwo za drugim, a Stany Zjednoczone coraz głębiej angażowały się w wojnę domową, toczoną w tym odległym kraju. Rozpoczęły się operacje wojskowe na dużą skalę. Do Wietnamu trafiało coraz więcej sprzętu, a zwłaszcza samolotów. Strategia zmasowanych uderzeń lotniczych miała służyć osiągnięciu dwóch celów. Chodziło o złagodzenie nacisku Wietkongu na południe, a także o to, aby złamać morale przeciwnika i zmusić go do negocjacji. Na ten niewielki kraj Amerykanie zrzucili więcej bomb niż zużyli podczas II wojny światowej. KC-135 okazał się koniem roboczym amerykańskiego lotnictwa, chociaż pierwotnie lekceważono jego rolę.
Kiedy rozpoczynano bombardowania północy, amerykańskie dowództwo nie przewidywało potrzeby tankowania w powietrzu. Zasięg podstawowych samolotów, takich jak F-105 i F-104, wystarczał do samodzielnego wykonania zadań. Przewidywano, że maszyny pokonają trasę do celu i z powrotem z prędkością przelotową i jedynie przez krótką chwilę wykorzystywać będą pełen ciąg silnika. Wojenne realia zadały kłam tym prognozom. Pod ogniem artylerii i rakiet przeciwlotniczych w ciągłych walkach z myśliwcami przeciwnika amerykańskie samoloty musiały niemal bez przerwy manewrować z maksymalną prędkością. Pochłaniały przy tym paliwo w zatrważającym tempie. Wydatnie zmniejszało to ich efektywny zasięg. Wykonanie zadań bez wsparcia tankowców było niemożliwe. Wkrótce amerykańscy lotnicy nauczyli się doceniać obecność podniebnych stacji benzynowych. Niezawodne KC-135 pozwalały pilotom maszyn bojowych koncentrować się na wykonaniu zadań. Nie musieli martwić się, że zabraknie paliwa. Zabierano też więcej uzbrojenia. Standardowa taktyka polegała na tym, że KC-135 przyłączał się do grupy uderzeniowej, a potem czekał z paliwem na bombowce i myśliwce powracające do bazy. Masowe użycie odrzutowych samolotów myśliwskich i bombowych sprawiło, że popyt na usługi KC-135 był bardzo duży. Podczas tej wojny podniebne cysterny wykonały 200 tysięcy lotów na tankowanie i przetoczyły 4,5 miliona ton paliwa. Tankowce pomagały też maszynom bojowym w inny sposób. Czasami odgrywały rolę podniebnych holowników dla uszkodzonych samolotów. Wietnam znany jest przede wszystkim jako wojna śmigłowców, ale gigantyczne latające cysterny także odegrały dużą rolę w tym konflikcie. Od tego czasu nikt już nie kwestionował znaczenia lotnictwa tankującego. Samoloty cysterny oddały nieocenione usługi podczas nalotu na Libię w 1987 roku, w czasie masowych przerzutów lotnictwa amerykańskiego w okresie wojny Jom Kippur, w brytyjskiej ekspedycji na Falklandach i podczas bombardowań prowadzonych przez B-52 w Zatoce Perskiej. Są nieodzownym składnikiem nowoczesnych sił powietrznych. Tankowanie w powietrzu ma dziś olbrzymie znaczenie militarne i zapewne utrzyma je także w przyszłości. Niezawodny KC-135 nadal pełni swą służbę, ale doczekał się już następcy. KC-10 Extender powstał na bazie samolotu pasażerskiego McDonnell Douglas DC-10 i jest przedstawicielem nowej generacji tankowców. Extender wszedł do uzbrojenia w roku 1981 i od tego czasu służy niezawodnie zarówno w czasie wojny, jak i pokoju. Oprócz standardowych zbiorników paliwa, przejętych z konstrukcji DC-10, KC-10 ma cztery dodatkowe zbiorniki umieszczone w kadłubie. Zabiera łącznie 158 ton paliwa. A więc dużo, dużo więcej niż KC-135. Odległość 30 metrów, masz pozwolenie na kontakt. Zrozumiałem. Extender wyposażony jest zarówno w wysięgnik teleskopowy, jak i w giętkie przewody systemu sondy i stożka. Może więc zaopatrywać zarówno samoloty sił powietrznych, jak i marynarki. Odległość 15 metrów. Należy trafić wysięgnikiem we wlot paliwa, umieszczony tuż za kabiną. W porządku. Flight control stick failure. We had to go ahead and back them out. Bring
them back in now. Try to do small corrections with the boom. Spróbuj jeszcze raz. About 5 feet from contact, I'll start extending. Za chwilę będziesz miał kontakt. W porządku. KC-10 jest nowoczesną konstrukcją. Operator wysięgnika kieruje jego pracą przy użyciu elektronicznego systemu sterowania. Może tankować inne maszyny w nocy. Koniec zimnej wojny spowodował cięcia w budżetach zbrojeniowych. Dlatego współczesny sprzęt musi być wielozadaniowy. Tankowce nie są tu wyjątkiem. KC-10 służy więc nie tylko jako latająca cysterna, ale także jako samolot transportowy. Co więcej, może wypełniać obie misje jednocześnie. Extender przewozi 75 osób i ponad 77 ton ładunku. Trwają prace projektowe nad jeszcze bardziej uniwersalną maszyną. MRTT, wielozadaniowy samolot tankująco-transportowy, powstał na bazie pasażerskiego Airbusa A310-300. MRTT ma być tankowcem, a po niewielkiej zmianie wyposażenia służyć może jako samolot transportowy, pasażerski, maszyna do przewozu VIP-ów lub do ewakuacji rannych. Możliwa jest także instalacja wyposażenia kombinowanego. Obecnie lotnictwo tankujące ma wielkie znaczenie dla sił powietrznych. Aż trudno sobie wyobrazić, że kiedyś mogły się bez niego obywać. Przydatność bojowa szybkich, skomplikowanych odrzutowców byłaby w najlepszym razie ograniczona, gdyby nie wsparcie latających cystern. Lotnictwo tankowania powietrznego przebyło daleką drogę od pierwszej próby Wesleya Maya do dzisiejszych podniebnych stacji benzynowych. Kiedyś uzupełnianie paliwa w locie było kaskaderskim wyczynem. Dzisiaj jest nieodzownym elementem działań lotnictwa wojskowego. Wersja polska, Start International Polska. Tekst Adam Ryć, czytał Jan Czernielewski.